Witam serdecznie, Aleksander Sikłania. Moi drodzy, dzisiaj taka króciutka zapowiedź. Ten materiał ukaże się dnia 13.11.2024 roku i wy zobaczycie go z rana w godzinach porannych, a ja w tym czasie prawdopodobnie już będę właśnie na sprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Pile, gdzie odbędzie się kolejna już sprawa, jeżeli chodzi o mobbing, tym razem nie o mobbing w jednostce wojskowej czy innej instytucji, ale w policji i dzisiaj właśnie chciałbym Wam zapowiedzieć materiał, który niebawem się ukaże. Cóż, sprawa będzie dotyczył, dotyczyć sprawy o mobbing, a oskarżoną w tej sprawie, głośnej sprawie, bo chyba już co niektórzy z Was może o niej słyszeli, słyszeli właśnie jeden z, z, z wykładowców z tej szkoły. Pewien pan, właśnie, pan aspirant oskarżył panią komendant Szkoły Policji w Pile, panią Beatę Różniak-Krzeszewską o mobbing. Zresztą w sumie chyba nie tylko y, y, tą panią, ale też y, kierownictwo. Sprawa bardzo rozwojowa. Delikatnie wam ją przedstawię teraz, już w tej chwili. A jutro zrelacjonuję wszystko to, co. Jutro bądź pojutrze usłyszycie, właśnie co działo się w sądzie, w którym kierunku to wszystko idzie, ale zanim zaczniemy, to pozwólcie dwie minutki reklamy dla posiadaczy broni służbowej, jak i prywatnej. Dwie minutki i wracamy. Na swoim kanale nieraz poruszałem problemy związane z użyciem broni u żołnierzy. I nie tylko. Poruszane były niejasności, które macie na co dzień, będąc na granicy czy też wykonując codzienne obowiązki służbowe. Te problemy dla wielu z Was to niestety wciąż codzienność. Teraz może się to zmienić. Mam dla Was ciekawe rozwiązanie. Wspólnie z partnerem kanału serwis Prawo do broni, mamy dla Was propozycję, by Wasz ból głowy po prostu zniknął. E, oferta skierowana jest do wszystkich. Legalnych posiadaczy broni palnej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Tak więc, jeżeli jesteś pracownikiem służb mundurowych, kolekcjonerem, myśliwym, czy też masz pozwolenie na broń mm, prywatną, to uważam, że warto rozważyć zakup pakietu pomocy prawnej od incydentów związanych z bronią palną. E, serwis Prawo do Broni oferuje usługę organizacji nielimitowanej. Pomocy prawnej dla legalnych posiadaczy broni i użytkowników broni palnej w przypadku postawienia zarzutów związanych z bronią lub zatrzymania. Podsumowując, jest to do Was, żołnierze, policjanci i nie tylko: użycie broni palnej pełniąc służbę na granicy lub po prostu wypadek na służbie, o których również niejednokrotnie słyszymy. Pomoc dotyczy broni prywatnej. Oraz służbowej z wyłączeniem, co ważne, broni czarnoprochowej. E, co jest bardzo ważne? Macie zapewnioną pomoc w każdej instancji sądowej. Kwota takiej pomocy to tylko 10 zł miesięcznie. Ja oczywiście już swój pakiet mam, a teraz to Ty również możesz skorzystać z takiej oferty. Wszystko co musisz zrobić to wejść na stronę www.prawodobroni.org wybrać pakiet, który Cię interesuje i cieszyć się po prostu spokojem w głowie. Polecam serdecznie. Cześć. Kochani, już tyle materiałów było, gdzieś mogło wam kto umknąć, więc chciałbym wam to e, przedstawić. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o sprawę, gdzie właśnie były już wykładowca, pana spirat Ryszard Rudnicki, zarzuca e, pani e, komendant, pani Beacie Różniak-Krzeszewskiej oraz kierownictwu szkoły nękanie i dręczenie przy użyciu różnych, Metod. Dlaczego pani komendant, i dlaczego kierownictwo? Można się tylko domyślać, prawda? Skąd się tam wzięło inne kierownictwo i kto to jest? Ja na pewno o to e, zapytam, bo mnie to pytanie bardzo e, interesuje. E, cóż, wobec tego pana stosowano wszystkich, e, wszystkich rodzajów nacisku, to znaczy. Poświadczenie nieprawdy, pisanie nieprawdy, nakłaniania innych osób do poświadczenia nieprawdy. Wszystko to, co mo w co można wrobić dys y policjanta tak naprawdę do tego, to co jest również w, w innych służbach mundurowych, o czym mówię najczęściej w służbie, która jest mi najbardziej bliska, czyli MUN. Y mundurówka nasza, żołnierze, czyli brak y awansów, brak nagród oraz co? Bezpodstawne postępowania dyscyplinarne. Dodam tylko, że to oczywiście odbyło się, odbiło się również na rodzinie, jak to najczęściej bywa. Nieraz o tym powtarzam, i jak wypowiadała się właśnie żona byłego wykładowcy, że to, co przeżywał jej mąż przez ponad dwa lata, odbiło się naprawdę na całej rodzinie. I teraz moglibyście sobie zadawać pytanie, co się takiego stało? Co się takiego stało, że pan aspirant z ponad 30-letnim stażem, bo nie mówimy tutaj o jakimś psiku, mówimy tutaj o doświadczonym gościu, który zęby z lat zjadł na swojej robocie i kilkanaście lat pracował na szkole. Ogólnie zaczęło się, jak wychodzi z tych akt sprawy, zaczęło się wszystko, kiedy pan właśnie, pan aspirant Rudnicki stał się niewygodny dla kierownictwa szkoły, po tym jak próbował ujawnić nieprawidłowości w szkole. Między innymi podczas jednego z ćwiczeń, jeżeli chodzi właśnie o tam z kursantami w -y i inne takie rzeczy, inny wykładowca, Adam Z., miał naskakiwać kursantom na okolice klatki piersiowej i brzucha. Dwóch doznało urazów, jeden miał złamane żebro, drugi miał m.in. stuczenia klatki piersiowej tak itd. Tak o tym też wspominałem w swoich materiałach. To jest tak naprawdę o tym teraz może nie będę mówił. Ogólnie wtedy jest to sprawa, można powiedzieć osobna, ponieważ tam pan już był, oczywiście wykładowca pan Adam Z, bo ewakuował się człowiek na emeryturę, stanął na ławie oskarżonych, ale właśnie nimi to między innymi ta sprawa sprawiła, że w stosunku do pana aspiranta rudnickiego, to zaczęto stosować no takie, a nie inne metody, aby dostosować go, czy tam raczej doprowadzić go do pionu, postawić do pionu, doprowadzić do porządku najlepiej zamknąć się. Jeżeli chodzi o tą właśnie sprawę taką równoległą, jeżeli chodzi o te stuczenia klatki piersiowej, tam złamane żebra i inne takie rzeczy, to tą całą sprawę oczywiście próbowano zamieść pod dywan, tak żeby... No nie psuło to wizerunku szkoły, a jakże przecież nikt się o tym nie mógł dowiedzieć. Ogólnie najlepiej, żeby sprawy nie było. No i właśnie tutaj między innymi pana aspirant to zgłosił, no i stał się obiektem szykanowania, mobbingowania, no i wszczynania kolejnych postępowań. Znane to wam jest, jak myślicie? Znane? Policja, wojsko, straż pożarna. Co niektórym po prostu ludziom się kanarki w wełbach zalęgły, prywatny folwark i tak dalej, i tak dalej. No cóż, ale ta sprawa wydaje się bardzo ciekawa. Pani, oczywiście, komendant szkoły w tamtym okresie, jak ta sprawa się zaczynała, to mówiła, że bardzo jej przykro, że to jest oczywiście nieprawda, że ma nadzieję, że to się wszystko wyjaśni, ale ogólnie rzecz biorąc, no jest jej przykro, że pana spiran w stosunku do niej właśnie wysuwa takie oskarżenia. Tego było sporo. Sprawa jest dosyć naprawdę taka bogata i będzie się troszeczkę ciągnęła, ponieważ powołano tam 40 świadków. Co ciekawe, mogę wam już teraz powiedzieć, że ci świadkowie bardzo często właśnie poświadczają to, poświadczają to, co mówi pan aspirant, czyli potwierdzają, krótko mówiąc. Tutaj mam kilka rzeczy. Na przykład pan starszy aspirant Piotr Sujka były instruktor strzelectwa, wielu pracowników, wielu funkcjonariuszy było mobbingowanych przez byłą panią komendant, właśnie mówię byłą, ponieważ pani komendant w międzyczasie... Ewakuowała się na emeryturę, co też ma związek z daną sprawą, ale to za chwilę. Pan aspirant Sujka mówił, że mamy na to dowody. Ludzie byli zastraszani, upolitycznionych było wiele spraw. Brzmi ciekawie, prawda? Jedna pani pani aspirant Magdalena Borowiak wypowiedziała się zresztą. Te wypowiedzi można znaleźć wszystkie w internecie. Jeżeli poszperacie, to znajdziecie to na pewno. Cytuję: żałuję, naprawdę żałuję dzisiaj, że kiedy był czas, nic nie zrobiłam, bo tyle osób nie zostałoby skrzywdzonych. Tak właśnie powiedziała pani Magdalena, była wykładowczy, wykładowczyni, właśnie szkoły. W policji. Odeszłam ze służby. Warunki finansowe, zdrowotne i poczucie samotności w tej walce spowodowały, że ja się nie postawiłam, bo wiem, że też mogłabym tu dzisiaj być jako osoba stojąca przeciwko pani komendant. Przykre jest to, że odpowie ogół, od, odpowie skarb państwa, odpowie szkoła, a nie indywidualnie pani komendant. Właśnie. I dlaczego? Ponieważ zmieniła się strona. Już nie jest oskarżana pani komendant, sobie kochani, wyobraźcie, bo pani komendant co? Uciekła chyłkiem na emeryturę i w tym momencie odszkodowania można się domagać nie od pani komendant, ale od szkoły. Czyli można powiedzieć w pewnym sensie: oskarżona jest teraz. Problem ma obecny komendant tej szkoły, człowiek Bogu Ducha Winny. Rozumiecie to? I tak właśnie jest bardzo często. Ludzie ci uciekają na emeryturę. Tak zresztą niedawno była jedna sprawa wojskowa, prawda? Tutaj akurat tym ludziom udaje się, ale nie będę już rozbudowywał, oglądacie to, wiecie. Ci ludzie uciekają na emeryturę i niejednokrotnie nie ponoszą konsekwencji. Ja właśnie chciałbym się dowiedzieć, czy te konsekwencje zostaną w stosunku do pani komendant. Wyciągnięte w jakiś sposób, co tam się dalej będzie działo, a rozprawy trwają nieraz po y, 5 godzin. Właśnie w procesie, w którym aspirant rudnicki były wykładowca w szkole policji zarzucił mobbing, zeznają też inni świadkowie, m.in. rzecznik dyscyplinarny szkoły policji w Pile oraz inni wykładowcy. I właśnie w tle cały czas. Mobbing, nękanie, bezzasadne postępowania dyscyplinarne, brak nagród, awansów, wyjazdy na zgodę, brak wyjazdów na zgody na misję i tak dalej, i tak dalej. Między innymi właśnie em, pan Ryszard Rudnicki, oczywiście, miał wyjechać na em, misję pokojową do Kosowa. Oczywiście było mu to zabronione. No cóż, kochani, co ja wam będę mówił? Jutro kolejna sprawa, zobaczymy co się będzie działo. Nie wiem, czy zeznawał, czy ma zeznawać właśnie między innymi kierownik Zakładu Kryminalnego, kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych oraz komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nie wiem, czy ci panowie zeznawali, czy nie. Jutro w każdym razie, czyli dzisiaj, jak teraz wy to właśnie w porannych godzinach oglądacie, będzie bardzo ciekawy świadek zeznawał, ja chciałbym tam być, no prawdopodobnie już właśnie jestem i mam nadzieję, że sąd przyjmie moje, e, e, moją prośbę o nagrywanie audio wideo, co mam nadzieję Wam w kolejnych materiałach będę mógł zaprezentować i to na razie tyle, nie będę się rozgadywał jak widzicie sprawa rozwojowa jestem ciekawy w którym kierunku to pójdzie mnie to bardzo denerwuje, że ci ludzie uciekają po prostu jak nie powiem co stonącego okrętu, nie podoba mi się coś takiego, ludzie po prostu boją odpowiedzialności. Wiem, że tam akurat pani komendant próbowała swoich sił gdzieś tam już w cywilu, aby zająć ważną funkcję, wiem, że to się nie ziściło. Czy dobrze, czy źle, nie mam zielonego pojęcia. Ale w każdym razie, no cóż, czy poniesie konsekwencje? Zobaczymy. No dobrze, to na tyle. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to po prostu kliknijcie, subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić właśnie dalszej treści, dalszych treści, jeżeli chcielibyście w jakiś właśnie sposób wesprzeć rozwój tego kanału. To bardzo bym Was prosił. Na razie, jak widzicie, chyba zostało to zauważone. Poszło troszeczkę w stronę jakości. Mam nadzieję, że zostało to zauważone, że właśnie w stronę jakości i odpowiedniego nagłośnienia. No cóż, to też między innymi właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki waszym podpowiedziom, jak sięgnąć, do czego sięgnąć, i tak dalej, za co jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. W każdym razie, jeżeli chcielibyście w jakiś sposób wesprzeć kanał, rozwój tego kanału, to znajdziecie odpowiednie linki znajdziecie pod, pod spodem opisany jest tam projekt rozwoju tego kanału, a jeżeli chcielibyście. Tak na szybko pomóc, możecie postawić mi wirtualną kawę, żebym właśnie w takich podróżach, jak na przykład w dniu dzisiejszym, żebym gdzieś tam po drodze nie zasnął, tak mówię, pół żartem, pół serio. I tyle. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie kciuki za prawdę, trzymajcie. Kibicujcie właśnie panu aspirantowi i innym, bo tych ludzi jest tam więcej. Nie chodzi tylko tak naprawdę o, pa, o pana aspiranta, tak jak pan tutaj, tylko prawda jest ciekawa. Nie bójcie się mówić prawdę. Zachęcam wszystkich do tego bardzo serdecznie. Pozdrawiam, kłaniam się wam nisko. Aleksander, cześć. you <laughs>